2 kilometry stąd jest najstarsza działająca cementownia w Europie. 19 kilometrów stąd jest największa cementownia w Europie. 22 kilometry stąd są największe pokłady wapnia w Europie i największy zakład produkujący wapień dla przemysłu hutniczego, dla przemysłu rolniczego, dla przemysłu farmaceutycznego, wreszcie dla budownictwa. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że byliśmy, jesteśmy i będziemy liderem, jeżeli chodzi o produkcję cementu i o produkcję wapnia. A przecież nie ma rozwoju, nie ma infrastruktury drogowej, kolejowej, nie ma nowoczesnego rolnictwa właśnie bez cementu, właśnie bez wapna. Dlatego tak ważne jest to, by tą szczególną branżę dla Polski, szczególną branżę dla Opolszczyzny wspierać. Tu jestem wiarygodny. Od kilku lat jestem wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu do spraw rozwoju przemysłu cementowego. Udało nam się zrealizować wiele inicjatyw, wiele wyjazdów i spotkań ze środowiskiem, z branżą, również tu na Opolszczyźnie. Ta branża potrzebuje wzmocnienia. Należy wyjść naprzeciw jej oczekiwaniom, zarówno w sferze legislacyjnej, mówię tutaj o prawie górniczym, o prawie geologicznym, jak i tym, że branża cementowa i wapiannicza do roku 2030, a więc mamy niespełna 7 lat, musi bardzo mocno zrealizować kryteria Komisji Europejskiej w zakresie redukcji CO2. Co to znaczy? To znaczy, że opolskie cementownie, to znaczy, że opolski przemysł wapienniczy musi wybudować infrastrukturę, która będzie przechwytywać, która będzie przesyłać i która będzie magazynować CO2. Na to potrzebne są potężne środki, ale przede wszystkim do tego jest potrzebna legislacja. Potrzebne są specjalne ustawy, specjalne rozporządzenia, a za to odpowiada państwo. Poza tym branża dzisiaj przeżywa trudności ze względu na stawki, jeżeli chodzi o ceny prądu, ale również stawki, jeżeli chodzi o emisję CO2. Tak jak powiedziałem, branża cementowa, branża wapiennicza na Opolszczyźnie to nasza smart specialization, to nasza branża inteligentna, branża prośrodowiskowa, branża prorozwojowa, bez której trudno wyobrazić sobie dzisiaj dynamiczny rozwój. Zresztą branża cementowa i wapiennicza jest jak papierek lakmusowy dla gospodarki. Jeżeli sprzedaje się cement, to znaczy, że kraj, że region się rozwija. I odwrotnie. Broniłem, bronię i będę bronił branży cementowej, wapienniczej, bo cement i wapno to rozwój Opola, to rozwój Opolszczyzny, to nasza piękna historia w wymiarze urbanistycznym, wymiarze gospodarczym, wymiarze rozwojowym.